koni. Wiesz, że już tylko oczek boli, to miłości żal dotyka naszych serc. Tylko stopy jak sal, tęczą świeci, moc miecze swych ust, ścina broda, jego głos jak szubór, burzy w wiece smak. Będzie chwała Jezusowi Chrystusowi. Amen. Alleluja. Jestem Bogu bardzo wdzięczny, że od samego początku imię Jezusa jest wywyższane na tym miejscu, jest uwielbiane na tym miejscu, ponieważ Boże Słowo mówi bardzo wyraźnie, nie dano nam na niebie i na ziemi żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni, jak tylko imię Jezus. Amen. Amen. Pan Jezus, Boży Syn, który przyszedł, aby zgładzić wszelkie zamysły diabelskie. Kochani, pozwólcie, że na samym wstępie przekażę pozdrowienia, ponieważ w zeszłym tygodniu razem z grupą młodzieży byliśmy w zborze w Wiśle Czarne. Tam usługiwaliśmy zarówno prowadzeniem uwielbienia, jak i słowem. Byliśmy bardzo ubłogosławieni atmosferą, społecznością z braćmi z Wisły Czarne i przekazujemy pozdrowienia zborowi Betel. Kazali przekazać, także przekazujemy. Myśmy też sobie pozwolili ich pozdrowić bardzo serdecznie od was wszystkich, bracia i siostry. Także mieliśmy dobry czas, wierzę, że i wy tutaj z tego, co słyszałem, bardzo dobrze każdy się miał. Także niech Bóg nas błogosławi i dzisiaj. Kochani, kiedy rozmyślałem, ponieważ stoję osobiście, w moim życiu stoję przed pewnymi decyzjami i niejednokrotnie zastanawiam się bardzo głęboko nad służbą słowa, w jakim kierunku Bóg szczególnie chce, to jest moja osobista modlitwa, chce mnie używać, w jaki sposób Bóg chce się mną posługiwać jako tym narzędziem, być może często nieporadnym i niezdolnym, ale chcę się Bogu poddać. I modlę się i pytam Boga i nie mogę przestać myśleć o jednym fragmencie za każdym razem. To fragment, który przychodzi za każdym razem do mego serca. To fragment, który mówi, że Żydzi znaków się domagają, Grecy mądrości szukają, a my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. I to tak bardzo porusza moje serce, bo widzę wielki deficyt dzisiaj. Mając okazję być w różnych miejscach, widzę jakby deficyt i ciągle Bóg porusza moje serce. Damian pyta się głęboko do mego serca, czy słyszysz, że oni nie mają Ewangelii?
Niejednokrotnie jestem na konferencjach młodzieżowych i ciągle to pytanie wraca do mnie. Oni nie słyszą Ewangelii, nie słyszą prawdziwej Ewangelii. Jakby Bóg ciągle porusza moje serce i mówi, kogo poślę, kogo poślę. Chcę się Bogu wystawić na posłuszeństwo i dzisiaj mam świadomość, że i na tym miejscu są osoby, które znaków szukają, ponieważ w Kościele takich nie brakuje. Są osoby, które poszukują ciągle i ciągle wielkich manifestacji. Są uzależnieni od tego. Jeśli nie zobaczą, jak coś się nie porusza w zborze, to mają stracone nabożeństwo. Bracia i siostry, tak być nie powinno. Nie jesteśmy uzależnieni od manifestacji. Jesteśmy uzależnieni od Pana Jezusa. Tak, to prawda, że On powinien i powinniśmy jako Kościół doświadczać Jego mocy, Jego poruszenia w zborze. Ale otwierając się zbyt szeroko na te rzeczy, możemy stracić czujność. Ale także są, i jestem świadomy, są na tym miejscu osoby, które mądrości szukają. Jeśli nie usłyszą kazania, które opiera się tak bardzo na logice, na mądrości ludzkiej, jeśli nie ma w tym jakiejś mądrości, teologii wielkiej, to uważają to za beznadziejne kazanie. Jeśli jesteś taką osobą, wybacz mi, ale nie doświadczysz tego, o czym mówię teraz. Ponieważ mam zamiar głosić Chrystusa ukrzyżowanego. Nie znaków i cudów, szukajcie. Nie mądrości ludzkiej, ale Chrystusa. Niech tak się stanie i dzisiaj, na tym miejscu. Kochani, wierzę, że ten temat, który dzisiaj będziesz słyszeć, będzie dotykał głęboko twojego serca, bo mam zamiar zwiastować i jestem poruszony przez Ducha do tego, aby zwiastować o wolności, którą Chrystus przyszedł dać ludziom. Boże Słowo mówi, że On przyszedł jeńców wyprowadzić, więźniów wypuścić. To jest Jego posługa, to jest Jego zadanie, Jego posługa. Wolność prawdziwa, prawdziwa wolność. Przeczytajmy więc może Ewangelię Jana, rozdział 8, 31 werset i dalej. Oto Pan Jezus w tej sytuacji staje oko w oko z przywódcami religijnymi, z Żydami. Być może byli pośród nich ludzie prości, ale byli to Żydzi, którzy spierali się z Panem Jezusem. Niewątpliwe, że nie brakowało wśród nich przywódców religijnych, faryzeuszy, uczonych w piśmie i innych. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Moim pragnieniem dzisiaj jest, abyście głęboko zapamiętali ten werset. Jeśli Syn was wyswobodzi, wtedy tylko prawdziwie wolnym będziesz. Kochani, pewien koszykarz, który grał w drużynie koszykarskiej. I ten przykład znam, ponieważ w pewnym czasie słuchaliśmy razem z młodzieżą pewnych wykładów na temat relacji damsko-męskich. I tam był taki przykład człowieka, młodzieńca, który miał około 2 metrów wzrostu i był koszykarzem w drużynie. Grał w klubie i zwierzał się takiej siostrze, która prowadzi wykłady na ten temat, która naucza o czystości przed ślubem, o czystości, o tym, aby nie współżyć seksualnie przed ślubem. I on zwierzał się ze swoich przeżyć i mówi tak, wiesz co, mam taki problem, ponieważ jestem osobą, która zachowuje czystość do ślubu,
ale za każdym razem, kiedy jesteśmy w szatni razem z kolegami, oni się ze mnie naśmiewają, oni wymieniają się kontaktami, mówią o dziewczynach, które są łatwe, mówią o łatwych okazjach, wymieniają się spostrzeżeniami. I kiedy pytają się mnie, ja mówię, że tego nie robię. I wtedy naśmiewają się i mówią, wiesz co, nie rozumiemy was, chrześcijan. Wy jesteście tak naprawdę niewolnikami. Jesteście zniewoleni. My, którzy jesteśmy, my jesteśmy wolni prawdziwie, powiedzieli ci chłopcy. My jesteśmy wolni, możemy sypiać z kim chcemy, możemy robić co chcemy, a wy jesteście zniewoleni. Tego nie wolno, to jest złe, to niedobre. Ciągle te zasady. I oni mówili, nie możemy was zrozumieć. Mówicie, że jesteście wolni, a to my jesteśmy wolni. I wtedy ten chłopak mówił, że wytłumaczy im, w jaki sposób działa ta wolność. Posłuchajcie mnie, moi koledzy. W każdym jednym momencie mogę stać się taki jak wy. Mogę być takim jak wy. Mogę pójść tą samą drogą. Ale wy już nigdy nie będziecie takim człowiekiem jak ja. Zawsze będziecie mieć doświadczenia za sobą. Zawsze będziecie mieć te przeżycia, które macie z innymi dziewczynami. Zawsze już w waszych myślach i przed wami będzie poczucie tego doświadczenia, które mieliście z tymi kobietami. A ja w każdym momencie mogę być taki jak wy. To jest właśnie wolność. Gdzie więc jest wolność? Gdzie więc jest wolność? Zastanów się przez chwilkę, po której stronie z tego dialogu wynika, że jest wolność. Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Niedawno słyszałem historię z naszych okolic, kiedy człowiek, który myślał, że jest wolnym człowiekiem, że może wszystko robić, co chce, upił się do nieprzytomności. Kiedy jednak oprzytomniał, był dalej pijany, przy okazji sąsiedzi wezwali policję. I policja, kiedy otworzyła drzwi, on wyskoczył na nich z piłą motorową, ponieważ myślał, że jest wolny, wszystko może, no któż mu zabroni? Dzisiaj siedzi w więzieniu. Gdzie jest wolność zatem? Gdzie jest wolność zatem? Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Jeszcze w piątek słyszeliśmy wspaniałe świadectwo pewnego więźnia, który mówił, że siedział za kratami w więzieniu i myślał o tych biednych górnikach, którzy idą do pracy, wracają do domu i tak każdego dnia i myślał sobie, oni nie mają życia. Ja to jestem wolny, ja to mam życie, siedząc w więzieniu za kratami. Gdzie jest wolność więc? Gdzie jest wolność? Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Przypomina mi się historia pewnego narkomana, który leżał w swoich wymiocinach, w swoich odchodach, cały w ranach od przekuwania się igłami. I żeby znowu zaaplikować dawkę, musiał odrywać strób na swojej ranie i w tą ropiałą ranę wciskać zastrzyk, wciskać strzykawkę, żeby zażyć narkotyku. I kiedy ten narkotyk zaczął działać, nie widział, że jest w smrodzie, w brudzie, w odchodach, w wymiocinach, ale wyobrażał sobie, że jest na plaży, że jest wśród palm. Gdzie jest wolność więc? Po której stronie jest wolność? Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnym będziesz. Kochani, jeśli Pan Jezus mówi, że tylko u Niego jest prawdziwa wolność, jeśli Pan Jezus tłumaczy w tym momencie, że jeśli On wyswobodzi, to wtedy prawdziwie człowiek będzie wolnym, to znaczy, że jest też fałszywa wolność, pozorna wolność, nieprawdziwa wolność. Jest pewna mistyfikacja, pewien falsyfikat. Z tego falsyfikatu skorzystał Szymon Czarnoksiężnik. Kochani, on będąc człowiekiem, który widział znaki i cuda, który tak bardzo otwierał się na manifestacje, na dzieło, na to, co się dzieje wokół. On, który tak bardzo zwracał uwagę na to, co się dzieje, niż na to, co być może słyszy, doświadczył pozornego nawrócenia, pozornej wolności, fałszywej wolności.
I kiedy nawet został ochrzczony i być może nikt nie zwrócił uwagi na to, że coś z tym człowiekiem jest przecież nie tak. Nikt nie zwrócił uwagi na to, że być może żyje w fałszywej wolności. Wszyscy uważali go za być może brata. O, bracie, jesteś zbawiony. Czasem nie daj się zakłamać diabłu, że nie jesteś zbawiony. Zaśpiewajmy wspólnie pieśń. Całe niebo się raduje, bo jesteś zbawiony, tylko uwierz w to. Być może Szymon Czarnoksiężnik z wypiętą piersią wierzył, że jest zbawiony, że jest uratowany i staje w pewnym momencie przed Piotrem, który bardzo wyraźnie precyzuje jego zamiary. I okazuje się, że ten człowiek nigdy nie był zbawiony tak naprawdę. Nigdy nie był wolny. I jeśli by żył w taki sposób do końca życia, stanął przed Panem, okazałoby się, że nie jest zbawiony. Jaki zawód, cóż za zawód, cóż za zaskoczenie w jego sercu. Przecież ludzie mówili, jesteś zbawiony. Jeśli Syn ciebie nie wyswobodzi, nigdy prawdziwie wolnym nie będziesz. Kiedy Judasz chodził z Panem Jezusem, słyszał o wolności, słyszał o tym, że On wypuszcza więźniów na wolność, nigdy tak naprawdę w sercu nie uwierzył. Trzymając sakiewkę z pieniędzmi, trzymając w swoich rękach pieniądze, złoto i zarządzając nimi, był skłonny to podbierać i chować do swojej kieszeni. Nigdy tak naprawdę nie doświadczył prawdziwego uwolnienia. Chociaż był z Panem Jezusem bardzo blisko. Jeśli Syn cię nie wyswobodzi, nigdy nie będziesz wolny. Kiedy myślę o żonie Lota, tej kobiecie, która miała przed sobą wolność, miała przed sobą nowe życie, stanęła przed wyborem i jeśli dobrze wybrała, mogłaby żyć spokojnie do końca swoich dni. Ale w pewnym momencie odwróciła się za siebie, ponieważ tak naprawdę nigdy nie była wolna od swojej przeszłości. Nigdy nie, jej serce nie zostało uwolnione od tego, w czym tkwiła. Być może jej serce dalej miłowało tą nieprawość, która była w tym mieście. Ponieważ jeśli Syn cię nie wyswobodzi, nigdy nie będziesz prawdziwie wolnym. Wolność prawdziwa z kolei. I znajduje takie osoby w Bożym Słowie, którzy raz na zawsze doznali wolności. Ale za każdym razem to były osoby, które były gotowe umrzeć. Zauważcie, że o tych osobach, o których powiem, oni byli zawsze gotowi na śmierć, zawsze gotowi umrzeć. Pierwszą osobą była Maria Magdalena, kobieta, która jeszcze przed chwilą współżyła seksualnie z innymi mężczyznami i wręcz z tego łoża została wyrwana, złapana na gorącym uczynku i przyprowadzona przed Jezusa. Już słychać było świst lecących kamieni w jej stronę. Już w rękach były kamienie, które miały się odbić od jej czaszki i całego ciała, gruchotając wszystkie kości. Miała umrzeć na miejscu. Ale oto usłyszała słowa: gdzież są ci, którzy cię potępiają? Nie ma nikogo. To i ja cię nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Jeśli czytasz Boże Słowo, nigdy więcej nie spotkasz Marii Magdaleny w łożu z innym mężczyzną. Nigdy więcej. Ponieważ Syn ją wyswobodził. Ponieważ Boży Syn ją wyswobodził. I dlatego prawdziwie została uwolniona. Jeśli więc Syn cię nie wyswobodzi, nigdy nie będziesz wolny. Ale jeśli cię wyswobodzi, prawdziwie wolnym będziesz. Prawdziwie wolnym będziesz. Oto na krzyżu wisi skazaniec. Jego ręce są przymocowane do krzyża. Nie może poruszyć ani ręką, ani nogą. Ale w tym dniu, w tej godzinie doznał wolności. Wolności, która przewyższa rozum ludzki, chociaż fizycznie był zniewolony. Wolności, która dała mu świadomość, że stanie oko w oko z Panem w raju tego samego dnia. Cóż to jest więc za wolność? Gdzie jest ta wolność? Jeśli więc Syn cię wyswobodzi, prawdziwie wolnym będziesz. I oto ostatnia osoba. Człowiek pokryty cały od góry do dołu trądem.
Przychodzi do miejsca, w którym jest Pan Jezus i zanim Go widzi, woła: trędowaty, nieczysty, trędowaty. I ludzie wówczas mieli prawo obrzucić Go kamieniami, zabijając Go w tym miejscu. W tym jednym miejscu mógł umrzeć. Był gotowy na śmierć, przychodząc do Pana Jezusa. Panie, czy chcesz mnie oczyścić? Tak, chcę, bądź wolny, bądź czysty. Jeśli więc Syn cię wyswobodzi, prawdziwie wolnym będziesz. Prawdziwie wolnym będziesz. Ileż osób na tym miejscu być może jest dzisiaj pokrytych trądem grzechu. Pokrytych trądem grzechu. I myślisz teraz o sobie. I tak, mógłbyś dzisiaj wchodząc, gdyby się przenieść w tamte czasy, wchodząc na to zgromadzenie, wołać: uwaga, nieczysty idzie. Nieczysty idzie. Jestem pełen grzechu. Jeśli więc Syn cię wyswobodzi, prawdziwie wolnym będziesz. Prawdziwie wolnym będziesz. Kiedy Pan Jezus staje oko w oko z Żydami, mówi do tych, którzy uprzednio uwierzyli w Niego. Dali wiarę na słowa, które były wypowiadane. Uwierzyli słowom. Ale Pan Jezus ciągnie dalej. Jeśli wytrwacie w moim słowie, staniecie się prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Cóż to za prawda? Co to jest prawda, chciałoby się powiedzieć za Piłatem. Gdzie jest prawda? Cóż za prawdę miał im do przekazania Pan Jezus, aby byli wyswobodzeni? Kochani, zanim przejdziemy do tej prawdy, która jest największą prawdą w historii ludzi, w historii ludzkości, chciałbym uprzedzić was. Chciałbym jakby przestrzec nas wszystkich, abyśmy nie stawali w miejscu, w którym stanęli ci Żydzi. Oni byli gotowi się usprawiedliwić, założyć płaszcz swojego ojca Abrahama i powiedzieć: przecież my nie jesteśmy niewolnikami. Mamy ojca Abrahama. Mamy ojca Abrahama. My jesteśmy wolni. Ale Pan Jezus mówi: gdybyście byli wolni, nie popełnialibyście grzechu. Ale ten, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Nie wolno pozwolić sobie na choćby odrobinę samousprawiedliwiania. Nie możemy pozwolić na to, abyśmy przychodzili przed Pana, jak ten faryzeusz, który przyszedł, i ten celnik, i mówi: o, dzięki Ci, Boże, że nie jestem jak ten celnik, że poszczę, że składam jałmużnę, że modlę się tyle i tyle. Dziękuję Ci, Panie, że nie jestem jak ten celnik. Albo jak ten celnik, który przyszedł i nawet głowy nie mógł podnieść do góry z powodu tego trądu grzechu, który miał na sobie. I mówi: Panie, bądź miłościw mnie grzesznemu. Bądź miłościw mnie, zmiłuj się nade mną. Dlatego który został usprawiedliwiony, jak mówi Pan Jezus? Czy ten, który sam się usprawiedliwił? Czy ten, który szukał usprawiedliwienia w Bogu? Ten, który nigdy nie dopuścił do tego, aby sam się usprawiedliwić. Kochani, co jest więc tą prawdą, która wyswobadza? Co jest więc tą prawdą, która ma moc dzisiaj nas wyswobodzić? I może słyszałeś tą prawdę milion razy. Może słyszałeś już tysiące razy tą prawdę. Chcę ją jeszcze raz dzisiaj wygłosić. To jest Ewangelia. To jest Ewangelia. I Boże Słowo mówi, że nic na świecie nie ma takiej mocy sprawczej, jak Ewangelia, którą Bóg się posługuje, aby zmienić serce ludzi. Nic na świecie. I ja się sprzeciwiam jakiejś połowicznej Ewangelii i nie mogę ścierpieć tego, jak słyszę, jak ludzi się okłamuje, nawet nie całą Ewangelią. I rośnie poczet Szymonów czarnoksiężników w zborach i w kościołach, którzy nigdy nie doświadczyli konfrontacji z Ewangelią, z prawdą. Mówi się: oddaj Panu życie, oddaj Panu życie, będziesz zbawiony. Nigdzie się nie mówi o pokucie. Kochani, chcę dzisiaj głosić Ewangelię. Albowiem tak Bóg umiłował świat. Możemy powiedzieć to wszyscy razem. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Halleluja. Amen.
Kochani, tak Bóg umiłował grzeszników, nas ludzi. I Boże Słowo mówi, że jeszcze kiedyś my trwaliśmy w grzechu, kiedy jeszcze na naszych ustach był grzech, kiedy nasze ręce ociekały grzechem, Bóg posłał Syna. Nikt Go o to nie prosił. Kto z nas, będąc na tej sali, prosił, Panie, poślij Syna? Kto w tamtych czasach prosił, poślij Syna? Poślij Syna, bo jesteśmy w grzechach. Nikt. To był Boży plan. To był Boży odwieczny plan. Nikt Boga do tego nie przymusił. Miłość Nim kierowała do ludzi. Ponieważ Bóg wiedział, że nadchodzi czas i godzina, kiedy będzie musiał wylać cały swój gniew na grzech, kiedy gniew będzie musiał być osądzony, kiedy wszystkie prostytutki będą musiały być potępione, kiedy cudzołożnicy będą musieli być potępieni, kiedy alkoholicy, nałogowi palacze, bluźniercy i wszyscy inni będą musieć pić z tego kielicha gniewu. Bóg o tym wiedział. Dlatego pomyślał, jak ratować ludzi. Pośle więc swojego Syna, aby On wypił ten kielich do samego dna, do ostatniej kropli. Pan Jezus wypił kielich Bożego gniewu zamiast Ciebie. Zamiast Ciebie. I lubię to porównywać do tego. Tak jak Abraham podniósł rękę na swojego Syna, tak Bóg Ojciec podniósł swoją rękę na swojego Syna, aby jej nie podnosić na Ciebie i na mnie. Aby nie podnosić jej na nas. Aby nie podnosić swojej ręki na nas. Kochani, dlatego właśnie Bóg posłał swojego Syna. I być może dzisiaj jesteś pokryty trądem grzechu. Pomyśl przez chwilkę o tym, że On, który grzechu nie popełnił, On, który był absolutnie czysty, poszedł za ciebie na krzyż Golgoty, aby umrzeć, aby ponieść tą hańbę, aby ponieść to potępienie na sobie, aby stać się przekleństwem raz na zawsze. Zamiast Ciebie, któż z nas może powiedzieć, grzechu nie popełniłem, nie jestem winny tego, co się stało na Golgocie. Jeśli nie wy, to ja się przyznaję, jestem winny, że Pan Jezus umarł na krzyżu, ja jestem winny tego. Ja, moje winy, moje grzechy, moja cała codzienność, to jest wina, za którą Pan Jezus umarł. Kochani, zrozummy to, przyjmijmy te słowa. Ale Pan Jezus, umierając na krzyżu, rozprawił się z grzechem. To nie była porażka. Zwyciężył baranek, zwyciężył lew z pokolenia Judy. Całe piekło jest obezwładnione. Grzech osądzony. Pan Jezus powiedział, książę tego świata jest w tym momencie osądzony. Halleluja. Amen. Kochani, czy was to porusza, że Pan Jezus umierał za nas? Czy was to porusza, że mamy wolność przez krzyż Jezusa? Przez krzyż Jezusa Chrystusa? Przez krzyż tego, który grzechu nie popełnił? Kochani, to jest prawda, którą mieli usłyszeć ci Żydzi. To jest prawda, której mieli doświadczyć. Ale tej prawdy doświadczy człowiek, który jest w stanie umrzeć dla własnego ja. Który jest w stanie powiedzieć tak, wszystko, co do tej pory robiłem, było złe. Było złe, było przeciwne Bogu. Wszystko, co robiłem, było absolutnie przeciwne Bogu. Umieram więc dzisiaj, oddaję się Tobie, pogotuję. Tej prawdy możesz doświadczyć i Ty, jeśli jesteś na tym miejscu. Kochany przyjacielu, kochana przyjaciółko, bracie i siostro, jeśli twoje serce jest zniewolone, wiedz, gdzie szukać prawdy, która wyzwala. To jest Jezus, Boży Syn, Baranek. To jest Mesjasz, Odkupiciel. Kochani, kiedy myślałem o tym nabożeństwie, doskonale rozumiałem sytuację, w której dzisiaj jesteśmy. Tak jak mówiłem na początku, w wielu kościołach i wielu zborach obserwuje się dzisiaj takie płytkie nawrócenia, jakby bez poparcia, jakby bez przykładu życia, bez konsekwencji, które niesie to nawrócenie. Gdziekolwiek popatrzysz, widzisz pewną tragedię, co się więc dzieje? Moją odpowiedzią jest, gdzieś podziała się Ewangelia.
Gdzieś podziała się Ewangelia. Pan Jezus, stojąc dzisiaj przed wieloma kościołami, puka do drzwi i woła: wpuśćcie mnie! Wpuśćcie mnie! Otwórzcie wasze serca, a wejdę, a uwolnię, a dotknę, a uzdrowię waszą chorą ziemię, waszą schorowaną ziemię. Pan Jezus jest tą wolnością, o której dzisiaj mówię. Pan Jezus jest tą wolnością, o której dzisiaj głoszę. To jest wolność, którą On ma w swoich rękach i może tobie dać. Może tobie dać. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnym będziecie, będziemy. Jeśli Syn, Boży Syn, Jezus Chrystus nas wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziemy. Halleluja. Amen. Jeśli masz zapamiętać dzisiaj choćby jedno zdanie, to jestem gotów dzisiaj poświęcić wszystko, co przygotowałem dla tego jednego wersetu. Jeśli Syn nas wyswobodzi, to prawdziwie wolnymi będziemy. Myślmy o tym, rozważajmy to. Ale chciałbym, ponieważ czas dochodzi do końca, chciałbym, i to było moim sercu, moim pragnieniem, abyśmy się modlili, abyśmy dali miejsce na to, aby Bóg mógł dzisiaj działać. Ja jestem świadom, że dzisiaj wielu z nas boryka się z wieloma problemami i bierzemy sprawy w swoje ręce i mówimy: już nigdy więcej tego grzechu nie popełnię. Obiecuję Ci, Boże, ślubuję Ci, już więcej tego nie zrobię. A na następny dzień okazuje się, że nasze ślubowanie jest niczym. Tak wiele razy próbujemy o własnych siłach ciągnąć ten ciężki wóz i się nie da. Jest to niemożliwe. To tak, jakby ktoś uwiązał u twojej szyi kamień, który cię ciągnie na dół i nie możesz go odwiązać. Kochani, jeśli Syn nas nie wyswobodzi, jeśli Pan Jezus nas nie wyswobodzi, nigdy prawdziwie wolni nie będziemy. Nigdy. Pan Jezus jest drogą, prawdą i życiem.